Hop, hop. Szanowny panie prezesie, mam dla pana taką propozycję. Jedzie pan teraz na wakacje, ma pan czas pomyśleć. Jeśli dotąd pan tej decyzji nie podjął, to proponuję ją podjąć w tym spokojnym miejscu, gdzie pan się udaje, nie wiem gdzie i nie chcę wiedzieć. Już, czy ja wiem, chyba wiosną ubiegłego roku w telewizji w Realu 24 nawoływałem premiera Morawieckiego, żeby przeszedł na stronę narodu, zamiast niszczyć Polskę i nasz naród. Sądziłem wtedy, że pan premier Morawiecki jest tym światłym, pełnym dobrych chęci, wykształconym, znającym świat i tak dalej, tym policjantem dobrym, a pan jest, panie prezesie, policjantem złym. No, myślę, że sytuacja jest inna. Pan jest chyba policjantem dobrym, a Morawiecki jest złym. Zatem proponuję, żeby pan jako dobry policjant podjął decyzję w sytuacji osaczenia. Osaczenia, bo jesteście osaczeni. Nikt was nie lubi. Putin was nie lubi. Biden was nie lubi. Chińczycy są daleko. Turcy też. Unia was bardzo, bardzo, bardzo nie lubi. Znaczna część Polaków was nie lubi. Niestety w tym wasz własny elektorat, który właśnie próbujecie uszczęśliwić segregacją sanitarną. A może nie usiłujcie po prostu. Może w tej sytuacji, kiedy wszyscy was nie lubią, warto odwołać się właśnie do własnego elektoratu, do Polaków. To będzie miało tę zaletę, że kiedy pan Tusk z Radą Medyczną przy premierze Tusku odziedziczono po premierze Morawieckim, już w zasadzie chyba odziedziczano teraz, kiedy premier Tusk będzie po waszej klęsce segregował Polaków i robił jeszcze dużo gorsze rzeczy, to możecie zawsze powiedzieć, myśmy byli przeciwni. No ale jest szansa, że w ten sposób właśnie zachowacie swoje stanowiska przy żłobie, chciałem powiedzieć, ale nie powiem tego. Zachowacie swoje miejsce należne wam w historii Polski u władzy. Zachowacie je jeszcze przez 3 lata, a może i dłużej. Bardzo dobrze. No. Niech rządzą Polską ci, którzy potrafią lepiej wybrać. Nawet w sytuacji takiego osaczenia, w jakiej wy jesteście. Jest to oczywiście wybór chyba jedyny, jaki możecie podjąć z sensem. Zaletą tego wyboru jest również to, że wyjmiecie z ręki Konfederacji ten płomień wolności, który oni teraz spróbują nieść, nie będą już potrzebni, skoro wy sami będziecie nieść wolność. I na prawo już nic nie będzie wam przeszkadzało. Nic nie będzie uwierało od prawej strony. Pewnie też nie powstanie konkurencyjna nowa siła polityczna, która mogłaby powstać zaraz po wakacjach, która to właśnie siła miała wyjąć święty płomień z dłoni konfederatów. No to wy to zrobicie po prostu. Kapitalny pomysł. Tak więc zróbcie to i myślę, że tak, żeby zachować twarz ubryzganą paskudztwami twarz, to zróbcie tak. Na drugą połowę sierpnia ogłoście szczyt tamtych zakażeń, czy czegokolwiek, wszystko jedno, testów, PCR, czwartej fali, nie to jest obojętne, ogłoście jakiś szczyt, kulminację. A pod koniec sierpnia ogłoście, że się kulminacja skończyła, że już jest dobrze, że Polacy są wytentegowani, że wszystko jest ok, że teraz już idziemy ku normalności. I co więcej, nie tylko ogłoście, ale zróbcie to, żeby szkoły działały, żeby knajpy działały, to dużo mniej ważne, ale też czemu nie? Żeby ludziom nie wciskać już ani preparatów medycznych niepotrzebnych, eksperymentalnych, ani maseczek na mordeczki. Po prostu od 1 września
idziecie z Polakami, a nie z globalistami, którzy i tak was nie chcą, co mówiłem wam rok temu, bo oni mają lepszych. Nie wierzyliście, to zobaczyliście, że rzeczywiście mają lepszych. Przyjechał Tusk i przejmuje całą pandemiczną, nie tylko narrację, ale również ekipę. No dobra, czyli krótko mówiąc, w imieniu, jak sądzę, wielu Polaków, serdecznie pana upraszam, panie prezesie, o to, żeby pan postąpił racjonalnie z dniem 1 września 2021 roku. A co będzie dalej? Zobaczymy. Do zobaczenia państwu. Żegnam się również z moim adresatem, panem prezesem Kaczyńskim. Domyślam się, że sam tego oczywiście nie obejrzy, ale na pewno obejrzą to ludzie, którzy mają wpływ na wydarzenia w Polsce. Do zobaczenia zatem wszystkim.